zaniechania realizacji przedsięwzięcia. Wykaz infrastruktury mieszkalnej, zagrodowej, komunikacyjnej, technicznej z określeniem zagrożeń powodziowych dla poszczególnych obiektów. Rodzaj, strukturę upraw rolnych, wojtacją terenów doliny rzeki, na której będzie oddziaływać wnioskowane przedsięwzięcie. Wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku jego braku wypisy i wyrysy studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania dla obszaru, na który będzie oddziaływać wnioskowane przedsięwzięcie i analiza zgodności wniosku z planami i programami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Taki wniosek należy skierować do Łodzi. On jest rozpatrywany z udziałem komisyjnie, z udziałem, zdaje się, że tam przedstawiciel Izby Rolniczej w tym uczestniczy. Jeżeli taki wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, jest włączany w program działań inwestycyjnych, no i cała procedura, maszyna, tak powiem, inwestycyjna ruszy. No tutaj, jeżeli Pani mówi, tak pozytywnie, o tym odcinek, no to praktycznie od kolonii już Bogdana, tam gdzieś się zakończyło to czyszczenie, poprzez całą gminę, aż do kierunku Jeżowa, no to ten jest mało drożny, po prostu ta rzeka staje się strasznie krętna, bo drzewa, które rosną, one są, obwód poszerzają i one tą rzekę zaczynają, no po prostu i to jest przyczyną, że ta woda... A jakie jest użytkowanie doliny? Czy rzeczywiście tam jest użytkowanie takie... No jest, bo to są typowo rolnicze, gmina nasza typowo rolnicza, no, gmina, tak, i ludzie użytkują się... i dlatego Pani Dyrektor, skoro to są zalewane, jest 3-4 razy do roku, no to przestaje być, staje się już użytecznie rolnicze, przestaje być. No dlatego, tam bobry swoje robią. No bobry oczywiście też się do tego dokładają, no ale jak to Pani powiedziała, no bobry można... Bobry, tak, na razie można... są prawnie chronione i nic nie wskazuje na to, żeby by miało być inaczej. No tak, ale nie wszystkiego możemy zganiać na bobry, bo rzeczywiście zamulenie tego rzeki jest duże, ale ja tu pytałem o te rowy, bo to Pani wyprostowała to i dobrze, że to są rowy, które mają swoją numer działki. Tak, jeżeli mają numer działki, tak, to są rowy Skarbu Państwa. Teraz zaczyna się problem, bo należałoby się wtedy zwrócić do starostwa powiatowego z zapytaniem, czy nieruchomość oznaczona numerem działki XY jest w zasobach Skarbu Państwa, czyli w zasobach nieruchomości starostwa. Czyli to musi być, skoro jest... No i właśnie, i tu zaczyna się problem. Bo bardzo często spotykamy się z odpowiedzią starostwa, że oni nie mają tego w swoich zasobach nieruchomości. I teraz kto? Nie wiem, agencja, no to... Dlatego właśnie jest to pytanie... Ja myślę, że to wynika trochę również z zapisów ewidencji gruntów. Po prostu z lat wielu nieuporządkowane są zapisy w ewidencji gruntów. I rowy, które powinny zostać włączone w powierzchnię działek, nadal funkcjonują jako rowy Skarbu Państwa. Nie wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie starostwo nie ma pieniędzy na modernizację ewidencji. No i tak to trwa. Natomiast uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić ten stan na wniosek, jeśli Państwu bardzo zależy, żeby ten rów odbudować. Bo to jest przyczyną podtopień, i to z naszych podtopień. To, co jest po każdej większej burzy, to zapraszam wszystkich zobaczyć, co się dzieje. No, mieszkańcy Bogdanowa w tamtej stronie, to już to podtapianie systematycznie. To już trzeba mieć na uwadze, że odbudowa takich rowów to też może być prowadzona w ramach działań inwestycyjnych na wniosek znowu. I znowu wniosek powinni składać zainteresowani, bo jest możliwość, mówię, za odpłatnością, tak jak było to do tej pory, za odpłatnością wykonywanie odbudowy bądź wykonywanie nowych melioracji. To tak szerokie, bo to mają około 10 metrów te działki i to są szerokie rowy, że rolnicy w swoim zakresie nie bardzo mają taki sprzęt, żeby to można było wyczyścić, to ręcznie się tego nie da, bo to musi, kiedyś to było z 15 lat do tyłu, one były po prostu kopane, tu Darek może lepiej pamięta, bo tam przy tym jest cały czas, kopane było i to do tej chwili jest nieruszone, to jest zaniedbane tak, że to po prostu przestaje już spełniać swoją funkcję. No i stąd się biorą właśnie te podtopienia, to takie, no, których już wchodzi na podwórka tutaj woda. I teraz drugie pytanie, jeżeli związane z tym, czy gmina w ramach jakichś takich działań przeciwpowodziowych może na ten teren wejść, udrażniać to, czy... Jeżeli tylko wykaże się działanie przeciwpowodziowe, to uważam, że może. No nie, no może tutaj... przede wszystkim jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie służb powodzi. No bo to z jednej strony nie bardzo, no bo to nie jest właścicielem działki, z drugiej strony dobrze byłoby pomóc, żeby nie topiło tych mieszkańców. No i
i tu jest pogrzebany, można powiedzieć. A tak? Może zacząć o to, by spróbować wystąpić do starostwa o przeprowadzenie modernizacji. No właśnie, no dlatego dobrze, że pani wskazała adresata. Wtedy mamy właściciela urodzenia, bo tak to mówię, nie wiem jaki efekt będzie, jeśli państwo się zwrócicie do starosty z zapytaniem, czy ja to z was. Natomiast jeśli by doprowadzono do zgodności, że tak powiem, ze stanem faktycznym, przypisano tę powierzchnię rogu do działek prywatnych, wtedy mamy właściciela, wtedy właściciel może występować. Ja rozumiem, że właściciel, pani dyrektor, właściciel jest to taki ruch lokalny, ale kiedy on prowadzi wodę od kilku miejscowości i dzieje, to jest masa tej wody, no to trudno mi się spodziewać, że rolników, które by tam w sposób jakiś ręczny próbował tu wdrożyć, bo to są szerokie rowy, około 10 metrów szerokości, to nie jest ruch, który można tam albo wychodzić, czy coś. No można to zrobić ręcznie, ale po jak to pani wyhakować, wychakowo, czy po prostu wdrożyć do rogu, to nie jest w stanie, bo ze swoim sprzętem, czy rękoma. Także tutaj no, widzę, że się zaczyna sprawa już komplikować. To znaczy mówię, ja mam... Mieszkańcy sami to bez pomocy chyba gminy niewiele będą mogli zrobić. Myślę, że gmina, żeby wystąpiła w imieniu mieszkańców tych sołec, byłoby jeszcze większa szansa jakiegoś tam przybicia się i uzyskania pomocy. Ale no mówię, trzeba się liczyć z tym, że jeśli to są urządzenia mające szczegółowe, to się wiąże z kosztami. To się wiąże z kosztami ze strony właściciela. I tego musimy mieć świadomość, że już nie ma tak, że coś się robi za darmo, że tak powiem, z budżetu. No tak, ale w tej odrębnej działce jest jakiś właściciel, jak powiem, albo powiat, albo Skarb Państwa. A może właśnie, a może powiat jest właścicielem i powinien się tym też zająć. Ja mówię, ja mam w tej chwili w ewidencji wodę płynącą rzekę Bogdanówkę na waszym terenie. Nie, ja rozumiem, że natomiast wszystkie inne urządzenia są to nie naszymi, więc ja też nie mam prawa wydatkowania pieniędzy publicznych na coś, co nie jest własnością moją. Rozumiem, dziękuję. Szukać chciałem. Wie pani, ja tylko się jeszcze wrócę do pani. Co niech mi pani odpowie z rzeką Grabką? Będzie? Grabia będzie, tak. Będzie, ale mówię... Ale to jeszcze nadzieja w tym roku, który... Tak, więc w ogóle mając na uwadze te uwarunkowania ekologiczne, nie rozpoczynamy utrzymania rzek czy korzeń, tych hakowań, o których mówiłam wcześniej, niż po 19 sierpnia. I umowy z tego, co wiem, jest na Grabie już są pozawierane i w tym zakresie roboty będą przeprowadzone w tym roku. Teraz dziękuję, no teraz się nie tak opinię. Podobnie jak na Bogdanówce. A Majków? Ja to będę. A Majków? Tak? Już wiadomo. A jeszcze jedno takie pytanie się nasuwa. Znaczy o sprawie nic pani nie mówiła. O sprawie nic nie mówiłam. Sprawa jest też objęta utrzymaniem w tym roku w takim zakresie, jak mówiłam. Hakowanie, wykoszenie. Jeżeli jest potrzeba coś więcej, proszę nam zgłaszać. Będziemy analizować temat i być może, jeśli ogólnie wchodzi w grę, będziemy występować do pana wójta o uzyskanie decyzji środowiskowej, o uzyskanie warunków prowadzenia robót z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dopiero na tej podstawie możemy przeprowadzić odwrócenie pierwsze. Dziękuję bardzo. Panie Mario, odnośnie Grabie, to tam samo wykoszenie, to nic nie da. Naprawdę. Znam ten temat, bo tam są wyloty i tak dalej, nie da nic. Bo są podtopione już wyloty. Tak, tam są już tak zamulone, że to jest... I druga rzecz, wracając do Grabki... A który, przepraszam, odcinek? Możemy już tak... Praktycznie cały Majku, strony Piotrkowa. Ja wracając do Grabie, były dzisiaj u mnie ludzie z rolnicy z Woźnik i tam w niektórych miejscach po prostu jest jeszcze faszyna, a jest wymyte poza faszynę. Po prostu woda no, wybyła. I co z tym fantem? Dodatkowy korytor. A tak jest? Na Grabie? Tak, na Grabie. Na którym odcinku? To jest tak jak, no nie, może tutaj kolega Józef będzie łatwiej mówił, jak Pałecki ma pola tam. Ale to jest z tej strony Mzurek, ale Woźniki mają grunty, dochodzą do Mzurek, wie pani, tutaj. To jest od Łusenki po prawej stronie. Ja proponuję ten temat koordynatorowi robót zapodać, żebyście w terenie po wykoszeniu popatrzyli na to wszystko, jak to wygląda. Bo mówię, Grabia jest cała rzecz. A te rzeczy nazywa się Marcin. Pan Marcin, proszę. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jak rozmawiamy o tym, jeżeli chodzi o czyszczenie rur, to przeważnie przez spółkę wodną,
i tak zwane te zadrzewienia, te zakrzaczenia, bym to nazwał. To są brzoza, olcha, nie brzoza, wierzba, olcha, które no, szybko rosną. I to kilka lat jest czyszczone, no tu słyszymy z ust kolegi, że no, nie bardzo mogą to usuwać. To są grubości tej butelki, drzewka, mniejsze gałęzie, takie krzaki. No nawet i grubsze, no ale może dłuższe. I to właśnie no, w świetle rowu, jak można powiedzieć, czy to trafnie po prostu ktoś, kto czyści ten ruch, ma, może to usuwać, czy nie, no bo to jest właśnie kwestia, czy, bo to są rolnicy, czasami są takie, dochodzi do takich sytuacji, że ktoś nie pozwoli, bo rośnie na przy jego, no przy brzegu, ale to z czasem wiadomo, że to drzewo będzie teraz to grubsze i zamknie to światło tego rowu, no i znowu się robi to samo, co na rzece tu, tej Bogdanówce, która będzie się krywinie się jak wstążka tutaj przez nasz teren. No czy spółka czyszcząc, czy ktokolwiek kto wyczyścił ma, tutaj nie musi pytać, ten krzak, ja bym nazwał to krzakiem, bo to nie jest jeszcze drzewo, tam kilkuletnie to jest tam 3-4-letnie, to szybko rośnie, czy może to po prostu usuwać. Bez zapytania. Jeśli krzaki do 10 to są tacy, którzy jak gdyby no, rozumią to i ale tak, są tacy, tak, którzy w jakiś sposób tam coś. I praktycznie no, bez jego zgody i bez jego wniosku tego drzewa usunąć nie można. No gdzie robię, to. No ale wie pani tu dodam słówko tylko, jeśli mogę pani przewodnicząca, bo do kolegi. No to w świetle tej wody rośnie, proszę panią, maszyna problem mało to wyczyścić, no ale przecież to światło tego rogu, no jest jakieś pasmo wydzielone, te 2 czy 3 metry załóżmy i 5 metrów, no to już chyba ten rolnik właściciel nie powinien mieć no, rościć pretensji do tego, że tu firma pojedzie, że to usłuje, a to jest nie problem. No. Ale to państwo, no macie, jesteście sąsiadami, no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zasugerować, przekonać tego sąsiada o słuszności swojej pracy. Tak, no zgadzam się, to wie pani, no ludzie są ludźmi, i nie da się, bo on będzie tam... No, to cóż ja poradzę, ja nie, ale to chodzi, że... Nie, ja rozumiem, chodzi o taką odpowiedź ochrony środowiska, kolegi pytał, czy można, czy nie można. Może zabronić wycięcia tego krzaka, bo na to krzaka. Natomiast musi mieć świadomość, że jeżeli ten krzak i to drzewo, którego nie pozwolił usunąć, spowoduje szkodę w postaci takiej, że ten ruch zatamuje wodę i spowoduje rozlewiskowo, to on ponosić będzie odpowiedzialność. No to trzeba zdać to właśnie na głośnik głośno, żeby po prostu w jakiś sposób przez sprawę dla tych innych, no bo to się nie da tak. Jeden się mówi, przekona, nie wzywa się nic, inni są tak. Się mówi. Mówi się, no ale widzę, że jeszcze jest inne pytanie, czy bo na przykład na wycięcie innych drzew tutaj podczas urzędu gminy pozwolenie, a w przypadku właśnie tych, które rosną przy tych rowach też, tak? Zawsze każdy drzewo niezależnie, czy rośnie w korycie, czy rośnie w działce, i właściciel musi występować o wydanie decyzji. No i oni są jakby w taki podobny, taki sposób, taki macoszy powiedziałbym, no nie pozwoli, nie, bo nie, no nie chce rośnie i koniec. No i jego można szukać w Łodzi, w Warszawie, nie wiadomo, gdzie on mieszka, no bo co by robił jakąś tam procedurę poszukiwawczą właściciela, no i to właśnie trudnia. Ja w moim przekonaniu to jest światło rowu, powinno być czyste, wyczyszczone i przy brzegu nie powinno tak rosnąć. Często się widzi specjalne zasadzenia, które są dużo wprowadzone, takim właśnie typu drzewo szyna, no, które za kilka lat nie pozwolą niczym tam wjechać. To znaczy, jeśli to jest drzewo wzdłuż rowu, to zgodnie z aktualną tendencją to jest dobro, które należy chronić. Ale czy teraz jako... Proszę Państwa, ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Głównym powodem zanieczyszczeń w tej chwili upatruje ochrona środowiska. Główny powód zanieczyszczeń chemicznych wód, naszych wód płynących, upotrywana jest w tym, że właśnie nie ma pasów przy rowach, przy rzekach takich ochronnych, które by chroniły przed napływem nawozów wszelkich, czy gnojowicy. Czyli azot fosfor w tej chwili zaczyna być problemem. Ale pas, który wjedzie maszyna i będzie mogła wyczyścić ruch, to powinien być w miarę no, taki przejezdny, drożny, bo jak na nim urosną drzewa, to niczym tam nie wjedzie. Pani Afila się, pani firma tak, się... Tak, tylko że te drzewa z drugiej strony, rozwój. Wie pan, jeśli będą rosły poza korytem rowu, poza światłem rowu, no to one zacieniają rów i powodują, że ta roślinność też się nie rozwija w takim tempie jak na otwartej przestrzeni. Także jestem przeciwnikiem takiego totalnego niszczenia zadrzewienia w górze rowu. To nie chodzi o niszczenie, to chodzi o to, żeby było umożliwienie było czyszczenia tego rowu, tych kanałów, tych rowów. No bo jeżeli to zarośnie, to tam no, nikt na tym 21 wieku nie wejdzie z opatą, a maszyna nie wjedzie. To mówię, to zgoda właściciela i nic poza tym. Żadnego prawa innego nie ma. Dziękuję bardzo za szeroką informację. Uważam, że pytania zakończone. Dziękuję bardzo pani kierownik.
Dziękuję, było nam bardzo miło. Proszę bardzo, Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałem tylko chwileczkę powrócić do poprzedniego głosowania i poinformować Państwa, że w myśl obowiązujących przepisów i konkretnie ustawy o samorządzie gminnym wniosek formalny przed chwilą głosowany, krótko mówiąc, nie przeszedł, ponieważ w myśl artykułu konsultowałem się dodatkowo jeszcze z radcą prawnym, w myśl artykułu 20 Rada Gminy może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. A zatem bezwzględna większość ustawowego składu to jest minimum 8, a za głosowało 7, zatem z uwagi na przepis ten wniosek nie może się znaleźć w porządku dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy. W tym podpunkt pierwszy. Proszę bardzo, macie Państwo cały porządek posiedzenia. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty i Nauki. Halo, Szanowni Państwo. Ja proponuję przegłosować może jeszcze raz porządek posiedzenia. Nie ma punktu. Porządek jest zrealizowany, panie przewodniczący. Nie można w trakcie zmieniać porządku. Ale był 9a. No ale z mocy artykułu, który cytowałem, nie ma. Nie było i nie ma. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Oświaty i Budżetu. Może tak, najpierw Komisja Oświaty obradowała raz 27 sierpnia. Na posiedzeniu komisji zapoznaliśmy się z uchwałą dotyczącą porządku protokołu. Uchwałą dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. I tak, na posiedzeniu komisji pani Karolina Petkowska, inspektor do sprawy oświaty w gminie, przedstawiła i omówiła projekt uchwał i określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków sposobów ich przyznawania. Zmiany te dotyczą terminu składania i rozpatrywania wniosków nauczycieli. Nie ma w tej zmianie zapisu o wielkości świadczenia, czyli to jest do uchwały budżetowej. Nie jest i jeszcze zmiana dotyczy tego, że nie jest powoływana komisja rozpatrująca wnioski. Należy to teraz do obowiązków dyrektora szkoły lub wójta gminy. Wywiązała się dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania i za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 1 radny, 4 osoby się wstrzymały od głosowania. Razem głosowało 5 radnych. W związku z tym wydano opinię pozytywną. Podjęte były też różne sprawy różne i tutaj radny Jerzy Krzesiński pytał o dalsze zatrudnienie nauczycielki klasy zerowej w Parzniewicach. Pani Karolina Petkowska przedstawiła wyczerpujące informacje na ten temat. Dziękuję. I komisja budżetu, przełożyłam sobie też, nie potrzebuję, obradowała tak samo 27 sierpnia i tam zajęliśmy się wyniem projektu uchwał Rady Gminy Budżetowych. Na posiedzeniu komisji pan skarbnik przedstawił mój projekt uchwały Rady Gminy dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2013. Dotyczyły one remontu pomieszczeń szatni budynku Gminnego Ośrodka Kultury i tutaj ta sprawa wywołała największą dyskusję. Radny Wiesław Żywuł pytał o porozumienie spisane z firmą pana Badasika dotyczącą usunięcia łusterek
był poprzedni remont, wnioskował o udostępnienie kalkulacji wykonanego remontu prąd na karcie. Pan prawnik uważał, że zniszczeń powietrznej szafy spowodowane były przenikiem butów z zewnątrz. Tu szczegółowo pan Michał Gwadera poinformował nas, że przyczyną zalania pomieszczeń szatni były nadmierne opady, brak odpowiednienia, złe podpięcie kanalizacji sanitarnej, czyli rura pięta została do deszczówki kanalizacyjnej. Nadmiar wody zalał pomieszczenia, dostały się fekalia, ponieważ było złe wpięcie rury. Wykonawca robót pan Walasik naprawił roboty w całości, rury zostały przepięte. Do wykonania prac firma pana Walasika przystąpiła po odwodnieniu pomieszczeń. Firma odwodnieniowa wypłaciła odszkodowanie za powstałe szkody podczas zalania, które mu się przeznaczone na wykonanie tego remontu. Ogłoszony został przetarg. Złożone były 4 oferty i jeżeli koszty robót były wyższe niż kwota odszkodowania, wtedy różnicę musiał pokryć pan Walasik, co tłumaczył nam pan Wód. Wybrano najtańszą ofertę, czyli pana Walasika, z czym się tutaj radni nie zgadzają. Pan radny Wiesław Odżywów ponownie prosił o przedstawienie specyfikacji kosztów tych robót. Pan radny Józef Plik za zaistniałą sytuację obwinia pana Walasika. Radni uważają, że firma pana Walasika powinna te roboty wykonać, a w przypadku należało firmy tej nie wybierać, skoro nie wywiązała się z zawartej umowy. Pan Wójt odpowiedział, że w przetargu nie można było rzucić formy pana Walasika. Dodał też, że będzie zwiększony nadzór dotyczący prawidłowością zleconych robót. Następnie dyskutowaliśmy na temat zakupu dla Urzędu Gminy samochodu. Stary Ford zostanie przekazany do referatu wodociągu i kanalizacji. Planuje się zakupienie nowego samochodu Chevrolet Orlando do przewozu 7 osób na benzynę z możliwością zainstalowania gazu za złotówkę. Cena, jak chyba wszyscy się zorientowali, to jest około 69 tysięcy złotych. Radny Józef Klik wnioskował o odłożenie zakupu samochodu do następnego roku i nabycie samochodu zawodniego używanego diesla. Uważa, że w tym roku należy kupić maszynę do wykaszania robót. Pan skarbnik stwierdził, że samochody diesla są drogie w użytku, duże koszty związane z naprawami. Nowe samochody mają gwarancję. Pan wójt dodał, że kupowanie samochodu używanego jest dla gminy uciążliwe i ryzykowne. Na zakończenie dyskusji postanowiono przeprowadzić głosowanie poszczególnych wydatków i głosowaliśmy za odrzuceniem punktu pierwszego, czyli dotyczącego remontu pomieszczeń w GOP-u na kwotę 12 390 zł. Za wnioskiem tym głosował jeden radny, 2 osoby były przeciwne, 3 wstrzymały się od głosowania. Za przeznaczenie dodatkowej kwoty na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Poraj głosowali wszyscy członkowie komisji obecnej na posiedzeniu. I tu nie było żadnej dyskusji. Za zakupem samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy opinię pozytywną wydano jednogłośnie. Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie zdanie opinii dotyczącej całego projektu uchwały za wydaniem opinii pozytywnej. Nikt nie głosował. 4 osoby były przeciwne, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Większość głosów wydało opinię negatywną. Za zmianami wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Sztokowska. Tutaj wszyscy byliśmy za. I za zmianami uchwała nr 36 dotycząca poboru podatku i opłat w drodze inkasa też wydano opinię pozytywną. I jeszcze ostatnia, sprzedaż nieruchomości po tobie do drogi też wydano opinię pozytywną. Dziękuję. No, przepraszam pani przewodnicząca, bo może źle dosłyszałem. Pani stwierdziła, że wydano opinię negatywną. Ale czego? No tak pani stwierdziła. W którym momencie? Myślę, że pomyłka. Ma pani na myśli pozytywną. 4 osoby były przeciwne, 2 osoby się wstrzymały od głosowania.
Całości. Ale użyła Pani sformułowania, że wydano opinię negatywną. No skoro cztery osoby są przeciwne, dwie się wstrzymały od głosowania. Ale w jakiej kwestii? W całości. W jakiej kwestii? Czyli w kwestii wyłączenia. W kwestii wyłączenia. Było tak, głosowanie było za odrzuceniem punktu pierwszego, czyli chodzi o te szatnie. I tu byliśmy za odrzuceniem, dokładnie, byliśmy za odrzuceniem. Natomiast cała pozostała część była za, tak, czyli to nie jest błąd. Pozytywnie, tak. Ja mam pytanie. Proszę. O czym tam firmy pana Balasika? Ja nie rozumiem. Skoro jedno zadanie za przeproszeniem sknocił, bo źle wykonał i teraz ponownie został wybrany w przetargu, to ja tego nie rozumiem. To znaczy, że on co ma? Poprawić to, co zepsuł kiedyś? Szanowni na radno, to będzie po prostu zmiana budżetu, czyli później. Czyli podczas budżetu, dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Mamy. Proszę. Jeśli pytanie, to pytanie, ma to pytanie. Proszę, Komisja Zdrowia. Przewodniczący. Ale Komisja Zdrowia nie obradowała, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Przewodnicząca Komisji Rewizji. Szanowna Rado, Szanowni Goście, Komisja Rewizyjna obradowała 18 lipca, 18 i 19 sierpnia i tematem kontroli była realizacja uchwał Rady Gminy Zarządzy Gminy Wójta Gminy Skarg i Wniosków Mieszkańców za pierwsze półrocze 2013 roku oraz realizacja wniosków o kontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku kadencji, a 19 sierpnia żeśmy byli na wizji lokalnej, bo tematem kontroli była inwestycja, a szczególnie rewitalizacja miejscowości Bogdanów, tego skwerku przekościelnego. Protokół z tego posiedzenia będzie przedłożony na następnym posiedzeniu Rady. I teraz myślę, że wszyscy radni zapoznali się z protokołem numer 34 z przeprowadzonych tych kontroli. Może ja bym tylko przeczytała wnioski pokontrolne. Ja mam co prawda swoją kserokopię. To ja przeczytam. Po dokonaniu kontroli zakresu realizacji uchwał Rady Gminy Komisja wnosi o realizację uchwały numer 25 łamane przez 281 łamane przez 13 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów. Tutaj chodzi o uchwałę o zakup tej działki celem tam dokonania odprowadzenia wód, które spływają z tego skwerku. Tam zaszły jakieś problemy, które na pewno Pan Wójt nam wyjaśni, że tam doszedł zmarł współwłaściciel i jest droga, musimy wystąpić do gmina o postępowanie spadkowe, tak? Chyba dobrze powiedziałam, o ile dobrze pamiętam, jak Pan Wójt wyjaśnił. Zarządzaj Wójta Gminy Komisja nie wnosi uwag do ich realizacji w okresie objętym kontrolą. Skargi wniosków za pierwsze półrocze 2013 roku Komisja nie wnosi zastrzeżeń do ich realizacji w okresie objętym kontrolą. Po zapoznaniu się z opinią prawną, załącznik nr 41 i wykonaniu analizy wniosków pokontrolnych spisanych po przeprowadzeniu kontroli początku kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej. Punkt pierwszy. Ponawiają swój wniosek o skierowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawy przeprowadzenia szczegółowej kontroli całości inwestycji. Budowa nowoczesnego kompleksu oświatowego w miejscowości Gomuni ze szczególnym zwróceniem uwagi na roboty dodatkowe i uzupełniające na podstawie sporządzonej analizy tych robót. To jest załącznik do protokołu. Zalecają natychmiastowe podjęcie działań celem usunięcia usterek, które wystąpiły przy modernizacji domu budowlego w Krzyżanowie. Wystąpienie Urzędu Gminy z dnia 5 kwietnia 2013 roku nie przyniosło skutku. Zalecają wykonanie warunków umowy zawartych z firmą,
która składowała nad Wyszkiem Ziemi na placu gminnym za domem ludowym przy Żarowie. Na tę okoliczność są zdjęcia. Nie wiem, czy pani Telsko wydrukowała pani z tego aparatu te zdjęcia. Tak, to dobrze, to dziękuję. Wnoszą o zaplanowanie funduszy w budżecie gminy na remont budynku ośrodka zdrowia w Wolminie. Zalecają wyjaśnienie na piśmie, czy przy drodze gminnej Krzyżanów Pinki na mapach wody i zynnych.